Dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy widzowie, rozgrywa się bardzo ciekawy turniej online z udziałem Jana Krzysztofa Dudy oraz Radosława Wojtaszka. Eliminacyjny turniej trwa no, sporo rund. Jesteśmy już na, praktycznie na finiszu. Jeżeli będziecie chcieli obejrzeć transmisję na żywo, to podlinkuję link do czes24.pl. Tam Antek Szustakowski komentuje bardzo fajnie zresztą te zawody i grejanka. Możemy być pewni, że Janek awansuje już do finału, gdyż ma sporą przewagę punktową, choć nie jest na pierwszym miejscu. Ale przedstawię teraz pokrótce dwie partie, które rozegrał w ciekawy sposób. Pierwsza z nich będzie z Hansem Nimanem, zawodnikiem, prawie 2700 młodym, 20-letnim bodajże, który jest no, ewenementem na skalę światową, jeśli chodzi o progres szachowy, rozegrał gra praktycznie w szachy non stop i ten progres uzyskał niesamowity w 2 lata z 2450 około skoczył na prawie 2700 to jest niesamowite ale dużo by gadać, przejdźmy do partii. Przedstawię je dosyć powierzchownie, dlatego że tutaj nie są to partie klasyczne. Ale przedstawmy sobie te posunięcia, jakie były. Janek zagrał D4, przeciwnik, skoczek F6, C4, E6, skoczek F3, D5 i G3. Tutaj Janek wybiera system taki bardziej kataloński, czyli gońcem przez G2. Nastąpił szach, koniec D2. Goniec e7, goniec g2, roszada, roszada. Tutaj oczywiście nie musimy się obawiać tego, że czarne zbiją nam pionka, bo zawsze tego pionka odbijemy, grając na przykład hetmanem na a4. Skoczek zagrywa na d7 i hetman zagrał na b3. W tym momencie a5. Ruch ciekawy, dlatego że chce tutaj te skrzydło hetmańskie czarne bardziej rozegrać i złapać większą przestrzeń. Skoczek na c3 z strony naszego arcymistrza. Przepraszam najmocniej. Posunięcie C6 A4. Łapiemy przestrzeń. Tutaj zauważmy grę białych, czyli naszego arcymistrza, który. Gra bardzo normalne szachy. Janek się poprawił debiutowo bardzo mocno, choć dziwnie to brzmi, ale tu nawiązuje do ścisłej czołówki światowej. Do ścisłej czołówki światowej, więc widzimy progres, w ogóle widać progres w debiutach Janka. Bicie na D5 nastąpiło, bicie na D5 pionkiem i skoczek E5. Bardzo dobre, normalne posunięcie do centrum skoczkiem, dlaczego by z tego nie korzystać? Właśnie tutaj taka mm, charakteryzuje się ten układ kataloński z tym, że skoczek na E5 ląduje często. Skoczek G4, próba wymiany skoczka i skoczek D3. Bardzo ciekawy ruch, niełatwy, ale ten skoczek stąd może kapitalnie sobie tutaj działać w centrum, jak taka mała ośmiornica. Skoczek zagrywa na c4 i goniec na f4. Naturalnie, i zobaczymy, co zrobił czarne. Ten skoczek w ogóle na g4 nie uważam, że on stoi dobrze. On tutaj nie, nie, nie pełni jakiejś super roli. Goniec G5, próba wymiany, i teraz ruch, który mi się bardzo podoba. Bierze AD1. Dlaczego to posunięcie i o co w nim chodzi? Przede wszystkim ten ruch wzmacnia pionka, ale zauważmy przecież ten pionek z D5 go blokuje. Więc jaki jest w tym sens? Sens polega na tym, że nastąpi w przyszłości albo E4, albo skoczek E5 z otworzeniem tej linii. Raczej ruch F4 jest możliwy, bo to się bardzo narzuca, żeby też rozegrać figurę z G2, czyli gońca. Skoczek zagrał na D6 i w tej sytuacji Janek. Zbił skoczka, co ciekawe. Ten skoczek na D6 również jest bardzo mocny, więc tak też postanowił. I E4. Na pewno gra w internecie jest taka bardziej luźna, aczkolwiek nasz arcymistrz... Gra bardzo dobrze w tym turnieju, potrafi wychodzić z wora tak zwanego, czyli grać takie partie, gdzie uzyskuje gorsze pozycje. No, nie da się tego ukryć, nie zawsze gra się w szachy super, ale potrafi je wyciskać nawet na remis. No niesamowicie gra Jan Krzysztof Duda, polecam transmisję, jeszcze raz przypominam. Tutaj Hetman zagrał na H6, posunięcie H3, odpędzające skoczka, jednak ruch wtrącony w postaci D na E, skoczek wybił oczywiście, tu skoczek wrócił i teraz którą figurę zbić? Czy skoczka, czy gońca? Janek wziął oczywiście gońca. Hetman odbił, bo widzimy, że tutaj też w tej sytuacji goniec uderza w pionkę H3, więc Hetman po wybiciu już tego, w tego pionka nie uderza i w tym momencie wieża z F na 1. Jakże to normalne, naturalne posunięcie. Trzeba zwracać uwagę też na goniec E6, ale zawsze jest Hetman B7. Skoczek zagrał na D5, no i tutaj pozycja czarnych, niestety, się dla przeciwnika Janka sypie. Dlaczego? jak to wykorzystać, jak to zrobić, jak to grać? E, tutaj wieża zagrała na E5 z atakiem na Hetmana i z podważaniem skoczka. Hetman na D8 i goniec wziął skoczka. Bardzo fajna decyzja. Zwykle wymiana gońca za skoczka nie jest korzystna, ale w tym wypadku jest bardzo dobra, dlatego że już jedna figura nie jest w stanie królowi za bardzo nic zrobić. A skoczek F4, i konkrety, jeśli chodzi o atak na pionka, są i tego się nie da uniknąć. Tutaj czarne już bardzo noszolacko posunięcie G5, skoczek wziął na D5, goniec na E6. E, I zobaczcie, że nawet w tej sytuacji, jak goniec by wziął pionka, no to na przykład Hetman F3, i tutaj. Są bardzo niebezpieczne ataki. Czarne miałyby ogromne problemy. Pogoniec E6. Mimo wszystko Hetman na F3. Schodząc ze związania i cały czas pilnując skoczka, król zagrał na G7 i skoczek C7. Bardzo ciekawe posunięcie w ogóle. O co tutaj chodzi? Co by się stało, jakby Hetman zbił na C7. Moi drodzy? Pięknie zagrał Janek. Ten ruch przegrywa z uwagi na wieża G8 i mat. Skoczek nietykalny, wieża zagrała na c8, wymiana gońca i tutaj bardzo ładny ruch w stylu Akiberu na hetman e3. Pionek wzięty, słabości, ta pozycja nie może się dobrze skończyć czarnymi. Wieża c2, próba jakiejś jeszcze aktywnej gry, na co białe wybiły pionka na g5, król zagrał na h8 i wieża d2. Bardzo dobra asekuracja, pamiętajmy, mimo że mamy przewagę materialną czy pozycyjną, Asekurujmy króla, nie pozwalajmy przeciwnikowi na kontrę. Wieża zbiła, Hetman wybił, B6 nastąpiło. Hetman E6, Hetman F6, wieża E5. Stabilizacja. Atakujemy punkty słabe przeciwnika, Hetman G6, król G2. Takie ruchy jak król G2, mi się szalenie podobają i to jest taka oznaka arcymistrzowskiego podejścia. Bardzo fajny ruch. No bo zobaczcie, co mają grać czarne w tej sytuacji. Takie pytanie trzeba sobie zadać. My nie musimy od razu zbijać pionka i tam wygrywać. Oczywiście to też wygrywa, ale jednak ten nawyk takiej swobodnej gry, takiej e, stabilnej gry, gdy mamy przewagę pionków, to się zawsze opłaca. Hetman C2 i Janek nie daje szans przeciwnikowi grając B3. Nie pozwala mu na żadne kontry i zbijanie pionków. Hetman dał szacha. Hetman E4. Możemy sobie pozwolić na wymianę. Hetman C3. Wieża teraz zbiła pionka. Hetman zbił. Wieża E7. Tutaj już e, maty są nieuniknione. Bierze F7, Hetman dał szacha, i przeciwnik Janka poddał partię. E, Hans Nieman. E, zobaczcie, że w tej sytuacji nie ma co grać. Jeżeli król zagra na G8, bierze, A, bierze E8, bierze F8 szach. No, i po tym ruchu, oczywiście, wygrywamy w momencie, gdy król zagra na F7. Jest mat na E7. Ładna partia Janka. Teraz przejdźmy do drugiej partii, którą grał czarnymi z Samuelem Shanklandem. E, I partia wyglądała następująco: E4 zagrał tutaj Amerykanin, Janek E5, a to w ogóle Zobaczymy już na olimpiadzie niedługo, mam nadzieję, że Polacy zagrają z faworytami ze Stanów Zjednoczonych, gdzie między innymi właśnie gra Samuel Szakland jest w składzie. Skoczek F3, skoczek F6, czyli obrona rosyjska, to co Janek bardzo dobrze umie. D4, bicie na 4 goniec D3, D5. Podparcie, walka w centrum, oddanie jednego pionka za chwilę, to znaczy wzięcie jednego i za chwilę E5 zostanie zbity właśnie w tym momencie. Skoczek D7, tutaj skoczek C3, wybi Wybicie na C3 i goniec D6. A próba oczywiście wymuszenia wybicia. Roszada, roszada. Tu się wszystko dobrze trzyma. Wieża E1 i C5. Podważenie pionka, który broni skoczka. Prosta rzecz, nie można wybić, bo tutaj wygrywamy figurę. Hetman F3. Wydawałoby się, że białe stoją bardzo fajnie i, e, i dobrze. A jednak w tej sytuacji po Hetman F3 Janek gra już bardzo konkretnie. C4. Blokada, atak na gońca, jakieś wymuszone rzeczy trzeba tutaj zagrać białymi, no bo odejście na F1 nie wydaje się dobrym posunięciem. Goniec zagrywa na F5 jednak i skoczek B6. Zobaczcie, że zastąpiła wymiana gońca z C8, który nie został w ogóle wyprowadzony. Bardzo ciekawa rzecz, dlatego że pionki stoją na białych polach, ten goniec zostaje wymieniony, no i gitara. Strategicznie stoimy dobrze czarnymi. H4. Ze strony tutaj białych, czyli taka już ryzykowniejsza, bardziej gra, f6, skoczek g4, wieża e8, próba wymiany aktywnej wieży. Bardzo dobry pomysł, jak nie wiemy za bardzo jak grać w danej pozycji to szukamy figury przeciwnika dobrej, ewentualnie staramy się ją wymienić. Goniec d2, wieża e4, bardzo sprytne posunięcie, tutaj Janek bazuje na taktyce. Za bardzo zbić nie wolno, to znaczy wolno, ale w tym momencie nie wolno zbić na e4, bo jest ruch po prostu f5 i są widełki i czarnymi wygrywamy. Wieża e4 mogło być przeoczone przez białe, w tym momencie skoczek zagrał na e3. Wieża F4, hetman H5, G6 odpędzamy hetmana. Hetman E2 i wieża wzięła pionka na H4. Pionek więcej po stronie czarnych. Super sprawa. G3. I teraz w takich sytuacjach warto pamiętać o tym, no bo zobaczcie, mamy czarnymi pionka więcej i bardzo się narzuca atak na króla. No ta figura atakuje króla. Hetman zaraz wchodzi. Goniec wygląda świetnie ale trzeba zachować zimną krew i bardzo dobrym zagraniem Janka byłoby zagranie wieża E4, czyli spokojnie ustabilizowanie pozycji. Dlaczego mamy ryzykować, dlaczego mamy szaleć? Oczywiście niektórzy nie potrafią wytrzymać, tak jak na przykład Aleksiej Szirof. Janek zagrywa hetmanem na H3. Nie jest to zły ruch oczywiście, to naciska na króla, to się bardzo narzuca. Zbić na H4 nie wolno z uwagi na szybkiego mata, więc w, tej, w tym momencie hetman zagrał na F3 i goniec na f4. No widzimy Janek mocno, mocno naciska. Nie pozwala skoczkowi wziąć na d5. W tym momencie następuje a4, próba odpędzenia tego skoczka. Janek tu się trochę zastanowił i postanowił zbić skoczka na e3. To jest według mnie dobra decyzja, dlatego że skoczek na e3 stał bardzo, bardzo dobrze i aktywnie. Wieża zbiła na e3, hetman dał szacha, tutaj król f1. I wieża H5, bardzo ładny ruch, dlatego że musimy pamiętać o tym, żeby bronić pionka. Po biciu na F6, no to partia by się bardzo szybko skończyła. Wieża F8, szach, król G7, nawet jakieś tam szachy niegroźne, bo jest wieża F7, a tutaj są ataki matowe. Więc w tej sytuacji nastąpiło G4. Na co? Janek zagrał królem na heiden. Próba wymiany oczywiście hetmanów. Atak matowy się nie udał, ale pozycja jest na tyle dobra, że próbujemy dalej. Król E2, wymiana hetmanów. Bierze E8, oczywiście goniec E3. I wieża H4, próba wzięcia kolejnego pionka. No tutaj niestety F6 trzeba oddać, gdzie białe troszeczkę jakby zyskały inicjatywy, ale bierzemy pionka i cały czas to się trzyma. Problem czarnych polega na tym, że jest właśnie A5, takie bardzo nieprzyjemne. Skoczek C8 w obronie również trzeba dobrze grać. Ten skoczek dobrze tutaj wszystko broni, przede wszystkim pola D6. Wieża nie może zagrać i tego pionka zbić. A6 nastąpiło. No i teraz bardzo ważna decyzja, czy przepchać na B6 czy zbić. Janek zbił. Lepsze byłoby przepchanie, bo tutaj Biała Wieża nie ma koordynacji żadnej, nie może wejść do obozu. To się łatwo mówi, ale taki pionek, właśnie na A6, może być jednak no, mało udręku, więc prawdopodobnie dlatego Janek wybił na A6, żeby nie mieć problemów. Wieża zbiła, wieża na E4 aktywnie, wieża A5, skoczek E7, tu wzięcie piona nastąpiło i skoczek F5. Zobaczcie, że arcymistrzowie. Szukają cały czas aktywnej gry, i tak właśnie ten skoczek z tego C8 przeszedł na F5 i aktywnie tutaj działa. Król D2. Wymiana nastąpiła, bo trzeba to zrobić: wieża E3, wieża F7. Jak grać? Tutaj robi się bardzo niebezpiecznie czarnymi. Wieża H3. Broni pionka, a po szachu zawsze idziemy na H8. I w tej sytuacji wieża D7. Oczywiście ta pozycja nie jest taka prosta, żeby ją wygrać czarnymi. Wieża H1 zagrywa Janek, próbuje tutaj siatek matowych. Wieża zbiła na D5, wieża na E1 i grozi mat. Jak zagrywają czarne? To jest taki ruch też wymuszony troszeczkę. Wieża D8. No właśnie, nie możemy tutaj teraz zagrać, więc mat praktycznie, wy... nie mat, przepraszam, czyli wymiana jest wymuszona. Janek zagrywa H5. Pianem maszerujemy, oczywiście to jest dobre posunięcie, wymiana, wymiana, wieżówka. Wieżówki są bardzo trudne, szczególnie jak się jeszcze ma mało czasu. Wizualnie wygląda, że to czarne mają dobrze, bo mają prosty plan do prowadzenia pionków. Wieża c7, h4, bicie i król. Bardzo ważny jest król w takich, przy marszu pionków. Szybko, tym królem trzeba tutaj zasobać. No i tak dosyć intuicyjnie liczymy, czy wieża zatrzyma te pionki przeciwnika D5, G5, wieża G4, król G6, D6 nastąpiło. No i D6 tutaj już w zasadzie niweczy plany. Należało zagrać wieżą na G1, żeby jednak ta wieża miała trochę więcej swobody. Ale i tak tu czarne chyba są dobre, bo są po prostu szybsze pionkami. D6 nastąpiło, król H5 wieża d4. Tu jeszcze można by było zagrać spytną pułapkę, mianowicie wieża e4. Okazuje się, że po wybiciu jest d7 i to białe wygrywają, bo nie ma jak zatrzymać tego pionka. Król h5, wieża d4, h3, d7, tutaj wieża broni i król e3. W tym momencie h2, wieża wróciła i król g4. Bardzo ważna rzecz, aktywność króla jest tutaj bardzo istotna. Król f2, i bardzo sprytne zagranie, wieża b D7. Nie można wybić, bo hetmana, prosta rzecz. Wieża 1 i po wieży D2. Samuel Shackland przy poddał partię, zwróćcie uwagę że tutaj teraz król za, za chwilę idzie i te pionki maszerują prosta sprawa, no cóż bardzo ładne dwie partie, trzymamy tutaj też kciuki Zaradka Wojtaszka zobaczymy kto finalnie znajdzie się w finale tego turnieju, gramy o duże pieniądze dokładnie nie wiem ile, ile to jest, ile jest w puli nagród ale wiem, że dużo, dajże chyba 25 tysięcy dolarów za pierwsze miejsce, no to jak na grę w internecie przez kilka dni to chyba nieźle w każdym razie polecam śledzić częst24.pl, transmisję tutaj Janka, przepraszam, transmisję Antka Szustakowskiego, który będzie na żywo relacjonował poczynania Polaków. Sorry za szybkie tempo, ale trzeba się streszczać czasami. Dzięki za uwagę. Przypominam, szachowo.pl macie 10% zniżki na zakupy na hasło Pan Szachuś. Pan Szachus, polskie znaki. Pozdrawiam, cześć!